Wydaje mi się, że w tym pierwszym meczu z Ślepskiem zagraliśmy troszeczkę na świeżości, jednak można powiedzieć, aczkolwiek teraz w tym drugim dniu Gdańsk postawił mocne warunki, nie ma o czym tutaj mówić. Z drugiej strony wydaje mi się, że troszeczkę kondycyjnie zjechaliśmy strasznie. Mamy chłopaków, którzy na przykład środkowych, którzy od początku okresu przygotowawczego grają we dwóch, także myślę, że w nogach na pewno czują ten okres przygotowawczy. Może to być przyczyna, aczkolwiek nie zagraliśmy też na pełni naszych możliwości. Myślę, że zaczynamy coraz lepiej trenować. Dojechali chłopaki, na przykład Robert dojechał, Moritz. Czekamy jeszcze na chłopaków ze Stanów i Mateusza Porębę, tak jak mówiłeś. Myślę, że wtedy, jak Javier poustawił wszystkie systemy swoje, żebyśmy trenowali wszyscy razem, myślę, że dopiero wtedy będziemy mogli ocenić. Jednak te Mistrzostwa Świata troszeczkę pokrzyżowały nam plany, trenowaliśmy z wieloma juniorami. Nie trenowaliśmy tak, jak powinniśmy, także dopiero teraz wchodzimy w ten rytm meczowy, także można powiedzieć, na ligę będziemy gotowi.